Siemanko, Liska, z tej strony Metsu i witam was w skrócie piątkowej transmisji na żywo, w trakcie której przebudowywaliśmy AS Romę w pierwszym sezonie. Tak prezentował się nasz podstawowy skład, wymagał wzmocnień. Do wydania mieliśmy 58 milionów. Nie najgorzej, ale wiadomo, chciałoby się mieć więcej. Tak prezentowały się cele na ten sezon, między innymi mieliśmy tutaj, jak widać, w europejskich pucharach dotrzeć do finału Ligi Europy, no i zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Jeśli chodzi o naszą szkółkę juniorów, to Federico Marino trafił nam się na sam start. Bardzo utalentowany 17-latek przeniesiony do pierwszej drużyny. Young Boys, Cluj i HJK Helsinki zamiast drużyny z Bułgarii będą naszym rywalem w Lidze Europy. Zrobiłem ankietę odnośnie tego, czy wykupywać Ibaneza, no i widzowie zdecydowali, że tak. Niecałe 12 milionów i Brazylijczyk stał się naszym pełnoprawnym piłkarzem. Odnośnie Mariasza Kumbulli była identyczna ankieta. I widzowie zdecydowali, że trzeba go wykupić za 15 milionów. Dobra cena, myślę, w stosunku do jakości albańskiego obrońcy. Karsdorp został sprzedany za 11 milionów do Villarreal, gdyż nie był mi potrzebny. Następnie sprzedałem Santona, bo grałem formacją bezbocznych obrońców, więc nie miał szans na grę. Tutaj też Peresa sprzedałem, bo był za słaby, żeby u nas grać. Za lekko ponad 6 milionów. No i postanowiłem, że trzeba kupić kogoś na środek pomocy. I w ankiecie triumfował Renato Sanchez, kupiony za 40 milionów. I niech się stanie liderem naszego środka pola. Tutaj turniej przedsezonowy, wygrana faza grupowa, wygrana w półfinale i porażka w finale z West Hamem. I do wydania pozostało nam jeszcze około 19 milionów. Ale sprzedaliśmy Spinazzolę za 27 milionów do Bayeru Leverkusen. I tutaj Veretu za 33 miliony do Barcelony. I było nas stać na kogoś fajnego na lewą stronę pomocy lub na lewe skrzydło. I w ankiecie triumfował Leon Bailey, kupiony za 63,5 miliona, niezła cena w stosunku do jakości. Diawarę wypożyczyłem do Nicei, bo nie był mi potrzebny, a tam się może całkiem przyzwoicie rozwinąć. I tak prezentował się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Naszym rywalem była drużyna Udinese, czyli taki ligowy średniak, i mieliśmy tak naprawdę nadzieję na zwycięstwo, ale to Udinese zaczęło od ataków, dobrze tutaj kontrolowali tempo gry, ładnie rozgrywali akcje. I tutaj widzimy, nawet potrafili zdobyć bramki Barnes. Fantastyczne wykończenie w polu karnym. No i niestety Udinese na prowadzeniu. Musieliśmy dokonać zmian, żeby ożywić trochę grę naszego zespołu. Nie było innej opcji, był rzut rożny, dośrodkowanie i bramka Smolinga, tak jest. W 74 minucie to spotkanie zaczęło się od nowa. I zakończyło się remisem 1-1. Strata punktów już w pierwszej kolejce. Immobile do Realu. Kto tam dalej? Jesus do Barcelony. I Wijnaldum do Barcelony to były najgłośniejsze transfery. Nasze były przyzwoite, ale na tle Europy jednak nie wybijały się ponad stan. No i tutaj pierwszy mecz fazy grupowej Ligi Europy. Graliśmy z HJK Helsinki i w tym spotkaniu Roma wygrała 2-0. Mancini i Dzeko zdobywcami bramek. No i tutaj kolejny fajny junior Lombardo został przeniesiony do pierwszej drużyny. Teraz czas na mecz z Young Boys, czyli naszym głównym rywalem. W walce o pierwsze miejsce. I to spotkanie przed własną publicznością zremisowaliśmy 1-1. I to był wielki zawód. No i tutaj widzimy Majoral. Była ta sama ankieta, czy wykupić tego piłkarza. No bo jest to interesujący napastnik kupiony za 20 milionów, bo widzowie zdecydowali, że warto go wykupić. No i teraz czekał nas mecz z CFR Cluj, dobrze nam znaną drużyną z FIFA 20. I w tym spotkaniu Roma zwycięża 3-0. Za moich czasów Czefer grało zdecydowanie lepiej. No i tutaj Lombardo wypożyczyłem do Bolonii, żeby gdzieś miał prawo się ograć. No i po 10 kolejkach zajmowaliśmy 4. miejsce w ligowej tabeli. Do lidera traciliśmy zaledwie 4 punkty. Wyprzedzaliśmy Lazio, co oczywiście ze względów na rywalizację derbową było bardzo ważne, bo derby zbliżały się wielkimi krokami. A do tego nasz podstawowy skład z tygodnia na tydzień wyglądał coraz to lepiej. Więc musieliśmy być optymistami przed meczem z Lazio. I w tym spotkaniu w roli gospodarza przegraliśmy 2-3. No i był to dla nas wielki zawód. A Majoral, tutaj widzimy, miał focha miesiąc po wykupie. No i został umieszczony na liście transferowej przez zarząd. Ja na to nie miałem wpływu. No i drugi mecz z CFR Cluj w Lidze Europy. Zakończył się wynikiem 3-0. Mieliśmy patent na tą drużynę. Widać, że bardzo dobrze ich znałem. Teraz czas na mecz z HJK Helsinki. Własny stadion, doping kibiców, słaby rywal. I czy będzie zwycięstwo? Tak jest, ale zaledwie 3-2. I nie może nas to satysfakcjonować.
Ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Europy. Gramy z Young Boys Brno i w tym spotkaniu remisujemy 1-1. I czy to da nam pierwsze miejsce? Zobaczmy, czy się udało. Tak jest, udało się! Pierwsze miejsce, 14 punktów, tyle samo co Young Boys. I w teorii powinniśmy trafić na łatwiejszego rywala, którym jest PSV Eindhoven. Jestem w miarę zadowolony z losowania. Wiadomo, dało się trafić odrobinę słabszego rywala, ale i tak może mogło być zdecydowanie gorzej. Tutaj Reynolds odwołany z wypożyczenia, bo nie dostawał szans na grę. 7 miejsce po 20 kolejkach. To nas nie ma prawa satysfakcjonować. Ostatnie 10 kolejek w naszym wykonaniu nie było udane. Powinniśmy grać o klasę lepiej. Krotone oczywiście na samym dnie, czyli klasyka gatunku. Ale musimy się poprawić, żeby powalczyć o Ligę Mistrzów. No i tutaj widzimy podstawowy skład. I wyniki 1/8 finału Pucharu Włoch, gdzie pokonaliśmy Sassuolo 2-0, a potem przegraliśmy w ćwierćfinale z Juve. I na tym etapie zakończyliśmy nasze zmagania pucharowe. Martinez do United. Kto tam jeszcze? Upamecano do Liverpoolu. I Calhanoglu do Bayeru wraca. To były najgłośniejsze transfery. No a my bez wielkich ruchów, praktycznie bez jakichkolwiek, bo nikt nam nie był potrzebny i nie mieliśmy za dużo pieniędzy. Do tego Mancini doznał kontuzji i wypada na 4 tygodnie, ale mieliśmy jako rezerwowego Ibaneza. I w pierwszym meczu w Holandii z PSV Eindhoven udało nam się, tak jest, wygrać 2-0. Sanchez i Dzeko zdobywcami bramek. No i przed własną publicznością musieliśmy być zdecydowanym faworytem. Udowodniliśmy to na boisku. Zwycięstwo 3-2 i spokojny awans do kolejnej rundy w Lidze Europy, czyli konkretnie do 1/8. Tutaj możecie zobaczyć sobie pozostałe wyniki 1/16 finału i w 1/8 zmierzymy się z Midtjylland, czyli mamy mega szczęście w losowaniu, bo to był chyba najsłabszy dostępny rywal. No i sprzedałem Dzeko, bo już się starzał, jego overall spadał, a w PSV Eindhoven jeszcze będzie mógł postrzelać. No i teraz czeka nas spotkanie z Midtjylland przed własną publicznością 2-1. Jest zwycięstwo, ale ta stracona bramka może nas zaboleć. I rewanżowe spotkanie tym razem w Danii. Nie mogliśmy sobie tutaj pozwolić na wpadkę i wygraliśmy 3-0. Bardzo pewny triumf AS Romy. No i tutaj widzimy pozostałe wyniki 1/8 finału. I w ćwierćfinale czeka na nas Dinamo Zagrzeb, czyli kolejny raz fantastyczne losowanie, najłatwiejsze z możliwych. No do losowania zdecydowanie mieliśmy szczęście, tutaj sprzedałem Cristante, bo domagał się transferu i za 25 milionów przeszedł do Bayernu Monachium. I teraz czas na pierwszy mecz z Dinamem Zagrzeb, własny stadion, doping kibiców, zwycięstwo 2-0 po 2 bramkach Mkhitaryana. A po 30 kolejkach zajmowaliśmy 3 miejsce w ligowej tabeli. Ale nie mieliśmy dużej przewagi nad choćby 7 Napoli, więc cały czas musieliśmy się mieć na baczności, a Crotone odstawało od reszty stawki, no ale niestety w Serie A, w FIFA nie ma spadków, no i to zawsze będzie bolało, że takie drużyny pozostaną. No i czas na rewanżowe spotkanie z Dinamem Zagrzeb, tym razem w Chorwacji 1-1, remis i ten remis daje nam awans, 3-1 w 2 meczu, tutaj PSG między nimi odpadło, a my trafiliśmy na Villarreal. Czyli na takiego w miarę już wymagającego rywala. Ale przed tym meczem jeszcze starcie derbowe z Lazio. Chcieliśmy się zrewanżować, ale znowu przegraliśmy, tym razem 2-1. I w meczach derbowych niestety to Lazio rządzi i dzieli. A w pierwszym meczu z Villarreal przegraliśmy 2-1, ale była szansa, zdobyliśmy bramkę na wyjeździe. U siebie wystarczało nam zwycięstwo 1-0, czy udało się je odnieść? Zobaczmy. Niestety tylko 2-2, co oznacza, że polegliśmy na etapie półfinału Ligi Europy. W finale Villarreal zmierzy się z Leicester, które zdominowało i to bardzo mocno Real Sociedad. No i tutaj ostatnia kolejka ligowa, graliśmy z Juventusem. Dwie drużyny bez licencji i w tym bezpośrednim starciu 1-1. Morata i Dzeko zdobywcami bramek, co oznacza, że zajmujemy 7 miejsce w tabeli. Wstyd, żenada, kompromitacja. Ostatnie 8 kolejek to zapomnieliśmy, jak się gra w piłkę. Nawet z Crotone remisowaliśmy, rozumiecie? Z Crotone. Ja nie wiem, co się stało z tą drużyną. 3 ostatnie miejsca, Spezia, Genoa, no i wspomniane Crotone. Ronaldo został królem strzelców, klasyka gatunku. Zieliński najlepszym asystentem, Polska górą. Tak samo jak wśród bramkarzy, gdzie najlepszy był Wojciech Szczęsny. A na koniec tak wyglądał nasz podstawowy skład. Myślę, że prezentował się w sposób naprawdę świetny. Ta drużyna wyglądała bardzo dobrze. Praktycznie ciężko się o coś przyczepić, ale trzeba będzie dokonać wzmocnień, żeby powalczyć o wyższe miejsce w tabeli. No jeśli chodzi o występy, Lopez, Kumbulla, Marino, Zaniolo, Mkhitaryan oraz Dzeko po 59 występów.
Jeśli chodzi o bramki, najlepszy Dzeko, drugim Mkhitaryan, a trzeci Leon Bailey. Zobaczmy jeszcze asysty. Tutaj króluje Mkhitaryan, drugi Pellegrini, a trzeci egzekwo Dzeko i Bailey. No Dzeko opuszcza nasz klub, wiadomo, po sezonie. Ocena menadżera 75, wielu celów nie udało nam się spełnić, więc ta ocena jest w pełni zasłużona, nie zasługiwaliśmy na więcej, a mieliśmy zdecydowanie większy potencjał. No i czas na pozostałe rozgrywki. Inter wygrywa Puchar Włoch, co oznacza, że zagramy w eliminacjach, czy nie wiem, czy już w fazie grupowej Ligi Europy, tutaj super puchar dla Bayernu. W Lidze Europy Leicester zwycięża w wielkim finale 2-1, a Ligę Mistrzów zdobywa Liverpool, pokonując po rzutach karnych Bayern Monachium. Mimo naszych wyników zarząd chce kontynuować dalej współpracę, więc opcja Roma drugi sezon znajdzie się w ankiecie, a do wydania będziemy mieli 100 milionów, więc całkiem przyzwoity budżet, no ale to dzięki sprzedaży dwóch piłkarzy, m.in. Edina Dzeko. No i tutaj możecie sobie zobaczyć cele na najbliższy sezon. No w miarę są ambitne, tutaj m.in. mamy wygrać Ligę Europy, do tego zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, no jak widać w tym sezonie nam to nie wyszło, ale jeśli będziecie chcieli, to będziemy mogli spróbować swoich sił w drugim sezonie, a jeśli będziecie chcieli, no to wybierzecie coś innego w ankiecie, która mam nadzieję, że tym razem pojawi się punktualnie, bo coś ostatnio zdecydowanie mam problem z umieszczaniem tej ankiety w dobrym terminie. Postaram się to zrobić w środę o godzinie 18 i mam nadzieję, że w tym tygodniu, znaczy nie w tym, tylko w następnym tygodniu nie będzie z tym żadnego problemu. A jeśli chodzi o ten materiał, to już by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. Może nie był to jakiś idealny sezon w naszym wykonaniu, ale daliśmy z siebie wszystko. No ale na koniec, w lidze przynajmniej, srogę zawiedliśmy. Trzymajcie się!